jest! Odznaka 500 jajek. Cześć, z tej strony Kushi. Event wielkanocny dalej trwa, pogoda dalej jest kompletnie fatalna, także pora powykluwać jakieś jajka. Pójdziemy sobie pieszo na miasto, bo tam potrzebuję oczywiście uzupełnić jajka, bo mi się w ostatnim odcinku skończyły, a po drodze przy okazji wykluję sobie do końca tą jedną piątkę, też z poprzedniego odcinka, i z tej piątki może się już wykluć starter z drugiej generacji Cyndaquil, Totodile albo Chikorita, no bo to jest nowa piątka i z tych nowych piątek zdobytych podczas eventu wykluwają się właśnie startery z drugiej generacji. Jeśli chodzi o listę Pokémonów, które wykluwają się podczas eventu z dwójek, tą, którą pokazywałem we wczorajszym odcinku, to nic się nie zmieniło na tej liście. Także wychodzi na to, że ta lista była całkowicie poprawna. Natomiast część osób zastanawia się, czy na przykład można wydropić jajka 10-kilometrowe w czasie trwania tego eventu. Tak, jak najbardziej można, jest to możliwe. Natomiast kwestia tego, że po prostu dropimy więcej 2-kilometrowych jajek, po prostu w momencie wylosowania jajka z Pokestopu gra losuje, jaki to będzie Pokémon, a nie jakie to będzie jajko. Jako że obecnie masa Pokémonów jest przesuniętych do jajek 2-kilometrowych, no to automatycznie jest dużo większa szansa na to, że będziemy mieli właśnie jajko 2-kilometrowe, a nie jakiekolwiek inne. Natomiast tak, dalej można dropnąć piątkę, tak, dalej można dropnąć dziesiątkę. I a propos tych piątek, to ja już właśnie za momencik wykluwam swoją. Swoją drogą, czy pamiętacie, jak podczas tego wycieku, dzień przed eventem, była mowa o tym, że na przykład Snorlaxy będą w jajkach 2-kilometrowych? Wygląda na to, że jednak rzeczywiście szefostwo Niantiku zrobiło to, o czym mówiłem, czyli zastosowało strategię Sun Tzu. Wielu różnym osobom powiedzieli różne rzeczy, żeby po prostu sprawdzić, kto jest źródłem przecieków i kto co mówi prasie. Także tym razem nie do końca sprawdziły się te przecieki. Z Pokémon Go Hubu, Chinchou sobie oczywiście złapiemy, piękne jest to jeziorko, właściwie to jest staw, a nie jeziorko, no bo jest to zbiornik sztuczny, ale dobre CP ma ten Chinchou, kurczę, to jest praktycznie maksymalny level, no nie, tak z 2 power-upów mu brakuje do maksymalnego na mój poziom. Schowałem się tutaj trochę od ulicy, żeby nie było za bardzo hałasów, ale mamy już tą piąteczkę, no także jestem ciekaw, czy będzie coś takiego zwykłego, czy może coś niezwykłego. Totodile! Jest, kurde, jest! Ha, super! Potrzebuję akurat cukierków do wzmacniania mojego Feraligatora. A ile się dodało? Cuksów, kurczę, nie zwróciłem uwagi. Ale miałem z 12 pewnie, no to pewnie ze 13 się dodało. 1000 expa. W żurnalu nie jest napisane, ile cukierków, no nie? No nie ma. Także przegapiłem sobie, ale zobaczę potem na swoim własnym filmie. I to mi się właśnie podoba w tym evencie. Startery z drugiej generacji w jajkach 5-kilometrowych. Naprawdę nieźle. Także co? W tym momencie jestem bez jajek żadnych do wyklucia, także muszę iść sobie zebrać 9 jajeczek. O proszę, Abra pod budynkiem Polskiej Żeglugi Morskiej. Ale tutaj napis, który widzicie, to jest pewnie Unity Line. Ale taka mała ciekawostka, Unity Line i Polska Żegluga Morska to jest tak naprawdę ta sama firma. Tylko Unity Line zajmuje się przewozami pasażerskimi, a PZM towarowymi. Ale tak czy inaczej na Abrę oczywiście Pineapple i Ultra Ball. No, jeszcze by się przydało, kurczę, dobrze rzucić. O, teraz weszło, excellent, kurczę. No ładnie. O, dobra, złapał się. Już się powoli ściemnia, bo chciałem wrócić do takiego trybu nagrywania, że po prostu dzień wcześniej coś nagrywam, a potem z rana na przykład wrzucam na kanał, no bo to jest moim zdaniem lepszy tryb nagrywania, taki bardziej bezpieczny, no bo wtedy jakby coś takiego się stało znowu, że na przykład mi się coś zepsuje i tak dalej i mam obsuwę czasową, no to jeszcze zdążę zrobić ten odcinek, a tak to po prostu, gdybym robił od razu na bieżący dzień, no to w razie jak coś się stanie, to po prostu nie zdążę, nie będzie odcinka i tyle, nie? Dobra, Pidgeotto też złapany. Dwie złe wiadomości, jedna dobra. Pierwsza zła jest taka, że zaczęło padać. Druga zła jest taka, że robi się ciemno. Ale dobra jest taka, że mam już zebranych 9 jajek. Także przejdę tutaj przez ulicę i wkładam je sobie do inkubatorów, bo oczywiście nie wolno grać w Pokémon Go przechodząc przez ulicę. Ani gapić się w kamerę przechodząc przez ulicę też nie wolno, bo jest to dosyć niemądre. Dobra, tak czy inaczej odpalamy sobie tutaj te dwójeczki wszystkie, ale stanę w miejscu. Bo jeszcze mi się gdzieś tam nabije dystans w międzyczasie, jak będę je wkładał i potem znowu nierówno się wyklują. Ale leje. Nie no, dopiero teraz leje. Deszcz trochę zelżał, a tutaj pod pomnikiem Trzech Orłów, którego oficjalna nazwa to brzmi chyba Czynu Polaków, tak, pomnik czynu Polaków. Ładny cluster spawn takich Pokémonów, które mi się przydadzą do masowej ewolucji i na pewno sobie zrobię chociaż jedną taką masową ewolucję z Lucky Eggiem podczas tego eventu. No myślę, że na pewno będzie to podczas po prostu mojego live'a, który jest jak zwykle w niedzielę o 20:00, zawsze w niedzielę o 20:00 są live'y na moim kanale. I myślę, że trochę tego expa uda mi się wbić, no bo jednak niby co tydzień zawsze na live'ie i tak robię ewolucję sobie, ale w ciągu tego tygodnia naprawdę zdołałem uzbierać całkiem sporo
sporo candy właśnie do PJ-ów, centretów i tak dalej. No dobra, jeszcze tego tutaj popadało i przestało. Jak tam te jajeczka? 1.3. No trochę czasu zmarnowałem stojąc pod takim parasolem, chowając się przed deszczem. I kolejny centrecik do kolekcji, bo czemu nie? Ci, którzy oglądają regularnie, pewnie kojarzą, że tutaj w tym parku Kasprowicza jest właśnie neścik matchupów. No i ładnie. 89 i jeszcze jeden. Hop, i 95 candy. Jedyni ludzie, zauważyłem, którzy są w taką pogodę, o takiej porze, w taki dzień na dworze, to są ludzie, którzy wyszli z psami na spacer, no bo wiadomo, jak pies musi wyjść, no to musi. I gracze Pokémon Go. To się nazywa motywacja. 101. Kurczę, te matchupy po deszczu to prawie jak ślimaki po deszczu tutaj wylazły. Naprawdę, ostatnim razem tu byłem, to jednego spotkałem, a teraz nagle 4 praktycznie naraz. 107. Jeszcze jeden, kurczę. Coraz lepiej, naprawdę. 113. A jak tam jajeczka? 200 metrów jeszcze. No i są nasze dwójeczki w końcu. 8 dwójeczek. Jestem ciekaw, co się dropnie. Igglybuff, baby Pokémon. No, taki sobie drop. No i kolejna, słuchajcie. Elekid, kolejny baby Pokémon. Ale tutaj głośno, kurczę, te ptaszki śpiewają. Trzecie jajeczko z 8. Grimer, jest, kurczę! 13 candy, już 29, naprawdę muka brakuje mi do Pokédexu. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Kolejne jajeczko, teraz czwarte. Klefa, też baby Pokémon. O, tutaj jest trochę jaśniej, będzie bardziej mnie widać. Mam nadzieję. Girafarig, no jego już, kurczę, miałem w poprzednim odcinku. Zresztą już złapałem kilka Girafarigów, także... O, jakie ładne śmietniki tam w tle. Nie ma co jak dobre ujęcie. To może tak jakoś pokażę, kurczę, Teatr Letni. O, to jest ładniejsze ujęcie. Togepi, jest! Czy już mam cukierki na Togetika? Nie. 41 candy. Coś mało tych cukierków, kurczę, dostaję z tych jajek, jak na zwiększoną liczbę cukierków, kurczę, z jajek. Coś chyba Niantic kłamał z tą zwiększoną liczbą cukierków. Albo coś im naprawdę nie zahulało, bo miała być zwiększona liczba. A takie te liczby, powiem szczerze mówiąc, takie sobie. Ale z Togepi bardzo się cieszę akurat. Eevee. I to jest już chyba 8 jajeczko, tak mi się wydaje. Squirtle. Całkiem spoko dropik. Jest! Odznaka 500 jajek. W końcu ten event z jajkami zmotywował mnie do takiego zmasowanego, powiedzmy, wykluwania tych jajek, że dobiłem w końcu tą złotą odznakę jajek. 500 wyklutych jajek w mojej karierze w Pokémon Go. Kurczę, jakby to przeliczyć na inkubatory, a inkubatory na pieniądze, to by wyszła bardzo duża kwota, no ale przecież to jest moja praca, tak? Ja przecież na tym i tak zarabiam. No to co? Piękna odznaka. Już w mojej kolekcji odznak. Tamtą piąteczkę sobie wyklujemy do końca w kolejnym odcinku, a dzisiaj to jest tyle, no bo zobaczcie, jest już, kurczę, ciemno. Zaraz się pewnie znowu rozpada, ale myślę, że w jutrzejszym odcinku już sobie wyklujemy więcej tych jajeczek. Także co, zostawcie łapkę w górę, żeby mnie motywować. Tutaj jeszcze, kurczę, jeden matchup na koniec, zobaczcie, no. Jeszcze mi się jeden tutaj przypałętał. Dosłownie tak jak mówiłem, jak grzyby po deszczu. No i co, łapka w górę, subskrybujemy. I tyle, jak zwykle widzimy się jutro w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Co jest, kurde, error? Nie ma to jak fajny koniec odcinka. Naprawdę nieźle.